Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich w piątek 28 lipca. Fragmenty biblijne wyznaczone na dzisiejszy dzień pochodzą z Psalmu 97 i z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 6. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło, pisze autor psalmu. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Takie słowa Jezusa zapisał ewangelista Mateusz. Piątek to taki szczególny dzień, bo do pewnego momentu to jest dzień roboczy, a od popołudnia dla większości pracujących osób zaczyna się weekend. Widzimy to szczególnie wyraźnie w miejscowościach turystycznych, takich jak Mikołajki. Od poniedziałku do piątkowego popołudnia, mimo wakacji, życie toczy się w miarę normalnie. Ale później, aż do niedzieli wieczora, wszystko wygląda inaczej. Przybywa ludzi, samochodów i łodzi. Robi się głośno i tłoczno. Ludzie jakby przełączają się z trybu praca na tryb weekendowy odpoczynek. Niestety nie zawsze wszystko się dzieje tak, jak powinno. W weekend co chwila słyszymy syreny. To samochód strażacki wyjeżdża, a to do wypadku, a to do pożaru, a co najmniej raz dziennie po jeziorze pędzi na sygnale łódź mazurskiego pogotowia ratunkowego. Czemu tak się dzieje? Bo w weekend wielu ludziom puszczają hamulce. Robią rzeczy, których nie robią na co dzień. Żeby odreagować całotygodniowy stres, nadużywają alkoholu czy innych substancji, a potem tracą nad sobą kontrolę. Stąd już prosta droga do nieszczęścia. I dlatego cieszę się, że dziś, w piątek, kiedy rozpoczyna się weekend w samym środku wakacji, Słowo Boże w prosty i dosadny sposób zachęca nas do rozwagi. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło, pisze autor psalmu. Jeśli kochacie Boga i macie Go w sercu, to nie róbcie głupstw w ten i w żaden inny weekend. Nie ryzykujcie zdrowia, bezpieczeństwa i życia swojego i innych ludzi. My tu na Mazurach co roku jesteśmy świadkami co najmniej kilku tragedii wynikających z brawury, nieostrożności, nieopanowania złych żądz i złych myśli. Jestem silny, zdrowy, mam pieniądze, to co mi się może stać? Otóż niestety, jeśli ktoś myśli według tych kategorii, to bardzo ryzykuje. I dlatego warto sobie wziąć do serca również tę drugą radę, płynącą prosto z ust Jezusa. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Pieniądze nie mogą nas usprawiedliwiać. Nie mogą sprawiać, że wydaje nam się, że wszystko nam wolno. Życzę Wam i sobie również dobrego, spokojnego, udanego wakacyjnego weekendu i serdecznie zapraszam na Mazury do Mikołajek. Pomódlmy się. Wszechmogący, dobry Boże, Tobie chcemy dziękować za dzisiejszy dzień. Chcemy Ci dziękować za tydzień pracy, który się powoli kończy i dziękować Ci za to, że zaczyna się weekend. Są wakacje. Prosimy Cię, Panie, w ten wakacyjny, weekendowy czas o rozwagę, o zdrowy rozsądek, o to, abyśmy również w czasie weekendu, czy na wakacjach, albo na urlopie, nie stracili nad sobą panowania i kontroli, byśmy brzydzili się złem i starali się robić tylko to, co dobre, co podoba się Tobie i co nie szkodzi ani nam, ani innym ludziom. I spraw, Panie, abyśmy nie zapomnieli, że to Ty jesteś Bogiem i nic,
nawet pieniądze, nie mogą stać w naszych sercach na Twoim miejscu. Pobłogosław nam ten dzisiejszy dzień, weekend, który się zaczyna, i miej nas w swojej opiece. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, udanego dnia i równie udanego weekendu. Zostańcie z Bogiem.